Witam Was wszystkich serdecznie. Będę opowiadać o zarządzaniu klasą i zastanawiałam się, w jakiej formie powinnam to zrobić. No więc doszłam do wniosku, że to będzie, wiecie, takie świadectwo, że przyszłam i co mi wychodzi, a co mi nie wychodzi. No bo ja się żadnym ekspertem w zarządzaniu niczym nie czuję. No więc komputerem również nie, więc nie wiem, jak mi pójdzie z prezentacją. Na razie się nic nie dzieje. Okej. No dobrze. To najpierw chciałam Was zapytać o to, co dla Was jest zarządzaniem klasą i w związku z tym pójdziemy sobie na taką stronę wszyscy wraz, która się nazywa Answer Garden i którą poznałam na tegorocznych inspiracjach i która strasznie mi się podobała. Można sobie zeskanować QR koda albo wpisać ten adresik i ten kodzik i udzielić tam krótkiej informacji na temat, czym dla Was jest zarządzanie klasą, z czym się Wam kojarzy. Na końcu pokażę wyniki, a jak wyjdzie, że nic nie wyszło, no to wtedy zrobimy szybką ankietę ustną. No więc w międzyczasie, jak wszyscy sobie skanują, to ja powiem, że ja od 15 lat uczę angielskiego, ale z dziećmi pracuję dopiero od 4. No i oczywiście jak każdy człowiek, jak każdy nauczyciel, zarządzałam jakoś swoimi klasami. No ale dopóki nie pracowałam z większymi grupami, dopóki nie miałam małych dzieci, które rodzice zapisali na angielski, a one to w zasadzie niekoniecznie, to mój naturalny talent, wdzięk i aparycja wystarczały. A potem przyszedł pierwszy rok, na którym miałam jakieś w ogóle straszne grupy śmierci. Płakałam na grupie, grupa mnie pocieszała. No a ja zaczęłam się zastanawiać, cóż ja bym takiego mogła zrobić, żebym ja się nie musiała zmieniać, żebym nadal mogła być taka, wiecie, ja nie umiem być groźna, no umiem krzyknąć tak, ale to w ogóle nie brzmi strasznie. I chciałam nadal pozostać wełnistą owieczką, tak? No więc zaczęłam się zastanawiać, co by zrobić takiego, żeby oni bardziej się pilnowali, tak? A ja żebym mówiła tak, good job i tak dalej. No i cóż ja zrobiłam? Czy już mogę? Kodzik, tak? Okej. Proszę, jakie to jest stresujące. Nie umiem. Bo ja sobie znowu chyba touchpad wyłączyłam. Żeby być konsystentny, pytanie jest po polsku, więc odpowiadamy po polsku. Tak, tak, oczywiście. Chyba, że ktoś bardzo chce po angielsku. Gdzie poszedł ten człowiek, który wie, jak włączyć touchpad, czyli Łukasz? Mężczyzno to naszym głosem podróż! Proszę, dajcie mu spokój, niech chwilę odpocznie. No dobrze, ale ja nie umiem touchpada włączyć. Czy ktoś umie włączyć touchpad? Bo będzie bez prezentacji, nie? No będzie normalnie bez prezentacji. Nie umiem włączyć sobie... Touchpada nie umiem włączyć, no. Nie ma klawiszów funkcyjnych? FN? Nie wiem. FN i... Dobra. No wiadomo, co dwóch mężczyznów to nie jeden, brawa. Okej. Okay. No więc chciałam powiedzieć o tym, że po pierwsze ja traktuję klasę jako swój teren i pewnie wszyscy inni też, ale co ja robię w tym kierunku, żeby oni wiedzieli, że to jest mój teren, że wchodzą do mnie właśnie. Na Pinterestie możecie znaleźć maksymalnie wiele sposobów, na przykład na jakie można udekorować drzwi swojej klasy. To jest jeden z tych sposobów, którymi zarządzamy klasą od samego początku. Tak? To jest klasa, w której uczymy się, nie krzyczymy, bawimy się dobrze, prawda? Są takie całe hasła do znalezienia na Pinterestie. Ja tego nie mogę zrobić, bo nie wolno mi udekorować drzwi klasy, więc ja witam się z moimi uczniami od progu i chciałam Wam pokazać filmik Agapi Management. To jest taki gościu, który nagrywa całe swoje lekcje i pokazuje, jak zarządza klasą.
One, te nagrania są długie i dosyć nudne, ale można pewne rzeczy zobaczyć i chciałam wam też coś pokazać. Albo nie. Nie? Może tu coś pójdzie? Okej. Okay. Looks great. Good work. Finder. Looks great. Find your last name and seat number. Take one of each and sign the set. Hi. How are you? Good. This looks awesome. Your binder looks great. Now hold on one sec. Find your last name and seat number. Take one of each and sign the set. Like it's so good to see you. How are you? Good. Letter looks great. Binder looks great. Find your seat. One of each and sign the set. Hi, how you doing? Good. Letter. Oh, well done. Binder looks great. Find your seat number, take one of each and sign the set. Period 3, you continue to meet my expectations. Right, sadly, on the launch. Okay. No więc tutaj widzimy po pierwsze witanie, po drugie on od razu sprawdza, czy uczniowie mają pracę domową. Jeśli nie mają, odsyła ich na koniec tej długiej kolejki. Po drugie sprawdza od razu, czy mają binder, czy mają materiały na lekcje. Po trzecie, nie wiem, czy było słychać, on im podaje kartkę z schematem, gdzie będą siedzieli na dzisiejszej lekcji, czyli usadza ich według swojego klucza. Po trzecie, tego nie widać, ale tam na stoliku obok wejścia leżą zadania, które oni wykonują w trakcie, kiedy on wita resztę klasy. Tak, te zadania nie są obliczone na to, żeby je skończyć. Chodzi po prostu o to, żeby uczniowie byli zajęci i mam nadzieję, że było słychać. On komentuje co pewien czas. Class, tam period 3 continues to meet my expectations. You're working silently. Tak, czyli nie mówi good job ani nic takiego. Po prostu to, co było w assessment for learning, nazywa fakty. Widzę, że pracujecie, widzę, że nadal jest cicho, bo muszę wam powiedzieć, że on pracuje z dużymi grupami i u niego cisza to jest tak jakby key element całego, wokół ciszy i wokół tego, żeby uczniowie się odzywali, kiedy on chce, a kiedy on chce, żeby milczeli jak zaklęci, jest w zasadzie oparty cały jego system. Ja prawdę mówiąc zwariowałabym, gdybym była tak zorganizowana, ale niektóre elementy podpatrzyłam i na przykład moi uczniowie witają się ze mną w progu, ja mówię hello, how are you, wpuszczam ich po kolei, usadzam ich również według pewnego klucza, o którym będę mówiła troszkę później, jak ja to robię, żeby ich usadzić, ale to ja decyduję, gdzie oni będą siedzieli. Czasami nie decyduję, ale to też jest moja decyzja, że dzisiaj siadacie jak chcecie. I oni to tak naprawdę traktują jako wielkie wow. Okej. Okay. No dobra. Pierwszym moim trikiem klas managementowym są patyczki. Patyczki są w duchu OK. Na kilku szkoleniach OK-owych słyszałam o patyczkach. Patyczki to są takie zwykłe, wiecie, laryngologiczne albo takie mniejsze do lodów. Moi uczniowie dostają je na początku. Szkoła mi kupuje, jeśli ktoś od razu ma pytanie, skąd ja mam na to kasę. Nie muszę, zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest moja zasługa. Wpisują swoje imiona, czasami dekorują patyczki, czasami nie, tak naprawdę jak sobie chcą. I co pozwalają mi robić patyczki? No więc po pierwsze patyczki na przykład losują im miejsca w klasie.
Czasami mam takich uczniów, którzy nie powinni obok siebie siedzieć, albo wręcz powinni obok siebie siedzieć, albo chodzi o to, żeby pracowali nie tylko z ulubioną Marysią, ale jeszcze z kimś innym. To załatwiają mi patyczki. Na początku są duże protesty, no bo ten nie będzie siedział z tym, a tamten nie może siedzieć tak daleko. O, to jest kolejny element. Mam 3 ławki naprzeciwko tablicy, a 5 uczniów, którzy mają wadę wzroku. No super, nie? No więc ja ich po prostu losuję. No, czasami każdy nie widzi, ale czasami każdy widzi. Cóż jeszcze robią mi patyczki? Załatwiają mi sprawę z Can I be the first? I to są na ogół ci sami uczniowie, prawda, którzy mają refleks. Ja mówię let's, a oni Can I be the first? No nie, patyczki nam powiedzą, kto będzie pierwszy, kto będzie drugi i tak dalej. Więc to zdejmuje z nich taki nacisk. Ostatnia osoba przestała nareszcie mi płakać, że jest ostatnia. Po drugie, a może ktoś inny, czyli kiedy zadaję pytanie, zawsze odpowiadają te same 3 osoby, które akurat mnie słuchają. No nie, patyczki mówią mi, która osoba teraz odpowie. No i robię to albo w ten sposób, że najpierw zadaję pytanie i mówię and the answer, the question goes to i wyciągam patyczki, albo wyciągam od razu patyczek i mówię Basiu. I zadaję pytanie do Basi, tak? Oczywiście patyczki łączą mi grupy, decydują o rolach w projekcie, decydują o rolach w czytaniu dialogu, no robią naprawdę różne rzeczy, łącznie z tym, że umawiamy się, że jeśli dzisiaj wyrosuje Tomka, to no homework. Albo jeśli 3 pod rząd będą dziewczynki, to coś tam. To zagramy w grę od razu, a nie będziemy na nią czekać. No więc sky is the limit. Oczywiście wszystko jest w granicach każdej osobnej grupy, ale o tym jeszcze będę mówić. Czyli to, o czym mówię, nie oznacza, że ja w każdej grupie konsekwentnie robię wszystko tak samo, tak? Na tym właśnie polega class management, że w każdej grupie robię tak, jak mi pasuje. Moglibyście zadać mi pytanie, no dobrze, a jak Basia właśnie nie wie, co ma powiedzieć, albo nie chce, albo właśnie nie słuchała. No nic się nie dzieje, tak? Ja nie wiszę nad tą osobą, czekając, no Basiu, przecież cię wylosowałam, czekamy na odpowiedź. Nie, no Basia nie wie, trudno, wyciągam następny patyczek. A Basia wraca do, ja na ogół mam patyczki w kieszeniach spodnie albo sweterka, Basia wraca do kieszonki nielosowanej. Jeśli zależy mi na tym, żeby na przykład wszyscy uczniowie wzięli udział w lekcji. Albo Basia wraca do kieszonki losowanej, bo wiem, że na przykład uczniów jest na tyle mało, że i tak się przewinie ta kolejka tych patyczków. Jest również aplikacja, StickPick się nazywa. Natomiast ja, chociaż kocham aplikacje, to zauważyłam, że moi uczniowie do takich zwykłych, drewnianych patyczków, które sami sobie udekorowali, mają bardzo osobisty stosunek i to jest zupełnie co innego, więc aplikacja poszła w kąt. Jest darmowa, nazywa się StickPick. Przy dużych klasach może to jest lepsze rozwiązanie. Ja klas dużych w zasadzie nie mam. Moim drugim trikiem jest Secret Student. Secret Student też jest wybierany z patyczków. Patyczki też w ogóle właśnie wszystkie takie specjalne role w klasie wyznaczają. Jedną ze specjalnych ról jest Secret Student. To jest osoba, której zachowanie oceniam na lekcji i to jest praca kolektywna. O tym będę mówić w dalszej części prezentacji, dlaczego kolektywna i tak dalej. Na razie powiem tylko tyle, że to jest osoba, na którą zwracam szczególną uwagę w czasie lekcji, jak ona pracuje, jak się zachowuje w stosunku do tego, co ustaliliśmy w kontrakcie. I pozwala mi to na przekazaniu każdemu z moich uczniów, że to, co oni robią, ma znaczenie w sensie funkcjonowania w całej grupie, w całej klasie, ale o tym będzie za chwilkę. Pozwala mi również
zarządzać, to co powiedziałam, że ja to bym chciała zostać taką wełnistą owieczką w tej edukacji, a oni sobie, sobą będą zarządzać. Oni naprawdę się pilnują, to znaczy jak ktoś zaczyna się za bardzo rozkręcać, to mówią, ej, ale ty możesz być secret student, no co ty robisz? No i taka osoba albo lekko przysiada, albo dochodzi do wniosku, że dzisiaj poczyta książkę, no albo dochodzi do wniosku, że klasa jest głupia, tak samo jak pani. Tak też bywa. Trzecią rzeczą, którą napisałam takim akronimem, to jest ICU. Ja staram się zawsze mieć trochę czasu na to, żeby każdemu ze swoich uczniów przyjrzeć się indywidualnie. I ten secret student wybrany to jest na ogół dla mnie takie zadanie, żebym ja popatrzyła, które zadania de facto wychodzą mu lepiej, które wychodzą mu gorzej, które aktywności sprawiają mu przyjemność, które sprawiają mu trudność. Jeśli robimy jakieś konkretne zagadnienia, to jak mu to idzie i tak dalej. To jest też czas dla mnie. O tym, żeby sobie przypomnieć, że ja nie pracuję z grupą uczniów, tylko ja pracuję z każdym z nich z osobna. Mam tylko 60 minut, bo ja pracuję w jednostkach 60-minutowych, mam tylko 60 minut na to, żeby coś z nimi zrobić. No i w związku z tym dla każdego musi być po prostu coś miłego. W kwestii mojego rozwoju zawodowego bardzo dużo mi to dało. Znacie to pytanie ze swoich lekcji, bo ja je słyszę regularnie. A co będziemy dzisiaj robić? I to nie chodzi o cele czy o intencje, tak, nauczania, o których mówiły dziewczyny, ale w ogóle co konkretnie będziemy robić? Ponieważ moja szkoła językowa mieści się w szkole integracyjnej, ja mam bardzo dużo uczniów z orzeczeniami, no ponieważ do szkoły językowej chodzą między innymi nie tylko ci uczniowie, którzy są za dobrzy, ale też ci, którzy potrzebują ekstra zajęć, tak? I w związku z tym połowa mojej grupy, czasami 3/4 mojej grupy to są dzieci z orzeczeniami. A wyjątkowo dużo mam spektrum autyzmu. I zastanawiając się, jak połączyć tę wiedzę, którą mam na temat pracy z uczniem ze spektrum autyzmu albo z ADHD na przykład, do takiej, no, do każdego ucznia w zasadzie, wymyśliłam, że będę robiła plan zajęć. I piszę, że na początku będzie Hello Song, później będzie, to jest wszystko hasłowo, później będzie Book, a później będzie listening, a później będzie game. No i wszyscy wiadomo, że czekają na game. A później będzie coś tam znowu, a później speaking, a później homework i goodbye, na przykład. Gdzieś tam po drodze jest jakieś sprawdzanie pracy domowej, jak sobie zaplanuję. No i wszyscy, jednym ze zadań specjalnych jest tak zwany tick master, czyli osoba, która odhacza kolejne zadania na tablicy. To jest taki mały kwadracik na tablicy, ja tam zawsze wpisuję. W starszych klasach jest również plan master, czy jakoś oni sobie to nazwali, który wpisuje te zadania na tablicę. To znaczy po prostu podchodzi człowiek, się rzuca do tej tablicy i zaczyna wszystko pisać. I teraz mam anegdotę. Pewnego dnia okazało się, że na lekcji angielskiego będę miała jednego ucznia. No więc oczywiście cały mój plan skomplikowany tej lekcji poszedł w kąt. Cóż ja tu będę z nim robić? No przecież poćwiczę z nim to, czego on nie umie. Super, pogramy sobie w gry, może jakiś filmik sobie obejrzymy. Będzie fantastycznie. Ale na wszelki wypadek poszłam do świetlicy sprawdzić, czy przypadkiem z innej klasy jakieś niedobitki się nie pętają. No jak wróciłam, to zostałam coś takiego na tablicy. I moja pierwsza zagadka brzmi, jaki to był dzień? Czy ktoś może wywnioskować po tym planie, jaki to był dzień? Tak jest. Flowers na pierwszym miejscu, jak widzicie, otrzymałam. A potem mój uczeń w ogóle nie spodziewał się tego, że ja tutaj z nim zrobię jakąś super wow, milion w ogóle ulubionych jego zadań, tylko spodziewał się, no owszem, game się spodziewał, no wiadomo, jakiegoś bingo się spodziewał, ale spodziewał się book. Jak widzicie, nie za dużo tej book.
bo później był game i film, ale również spodziewał się zadania dodatkowego do domu, bo u mnie prace domowe nie są obowiązkowe. No i goodbye, przeuroczo napisane, on ma dysleksję, no ale dobra zatoka też może być, prawda? No więc ja oczywiście zgodnie z jego życzeniem postąpiłam według tego planu. Jak widzicie, nie zrealizowaliśmy całego, ale na tym to też polega. Zdarza mi się zetrzeć coś, mówiąc, a to zadanie za długo idzie, na pewno nie zdążymy tego zrobić, co zaplanowałam. Zdarza mi się również dopisać kilka punktów, bo taką mamy umowę. Zdarza im się dopisać jakiś punkt. Zdarza się również, że próbują mi coś z tablicy zetrzeć. No cóż zrobić. Okej, no i teraz będę mówiła o tym, jak to wszystko, o czym mówiłam, połączyłam w jedno. Te patyczki i ten plan i tego Secret Student. Połączyłam to wszystko za pomocą klas Dojo, które bardzo wszyscy lubimy. Nie stosuję go we wszystkich klasach, tak samo jak nie stosuję wszystkich tych metod we wszystkich klasach oczywiście. No więc teraz wyjdę ze swojej prezentacji. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się do niej wrócić. I przejdziemy do klas Dojo. Ja w ogóle zauważyłam, że jak są prezentacje o klas Dojo, to wszyscy mówią, jak to zrobić najpierw. Tam tłumaczą, jak się zalogować i tak dalej. To ja to ominę, ok? To jest naprawdę intuicyjny program. Wchodzi się na tę stronę, wpisuje się, w sign up się człowiek rejestruje, dostaje taki panel, jak widzicie, wszystko jest po polsku, wszystko jest intuicyjne, dodaj, usuń, wpisz imiona na klawiaturze, dziękuję, do widzenia. Naprawdę, bardzo proste. Ale to, co chciałam wam pokazać, to jedną z moich klas. Pokazuję ją bez stresu, bo jak widzicie, tylko mamy imiona. I wiem, że to są takie kontrowersje, czy się dyrektor zgodzi, czy się rodzice zgodzą, bo tam są nazwiska, dane wrażliwe. Ja osobiście wpisuję nazwiska od imion, czyli Damian Damianowski, Krystian Krystianowski i tak dalej. Albo oni wymyślają sobie fejkowe nazwiska. To nigdzie nie idzie, nie wchodzi w żaden wielki system. To jest wszystko oparte na moim e-mailu. I dzięki temu nie ma w ogóle żadnych kontrowersji dotyczących danych wrażliwych, ponieważ ich tam nie ma. Są moje, a ja się na to zgodziłam. Tak czy inaczej, daję rodzicom kody, daję również uczniom kody, ponieważ jak dodacie sobie uczniów do klasy, co dzieje się, że tak powiem, step by step, program was prowadzi, to generują się karty dla uczniów i karty dla rodziców. Można je wydrukować do zeszytu, tam są kody dostępu. No i jak widzicie, moi uczniowie różne rzeczy tutaj zbierają. Zbierają również to, to jest najważniejsze i w tym Secret Student, o którym mówiłam, że to jest praca kolektywna, Secret Student jest tutaj potrzebny, ponieważ my zawsze mamy pewien cel punktowy, który zamierzamy uzbierać. Za cel punktowy, jaka jest nagroda? Każda, począwszy od tego, że nareszcie ktoś może sobie awatarka zmienić, a skończywszy na tym, że fajerwerki, czekolady, pizzę, no co tam sobie wymyślimy, ze starszymi grupami zrzucam się na pizzę. Po prostu. I oni jedzą pizzę. Ale wtedy nie ma, tutaj chyba było 50 punktów do uzbierania, tak? Nie ma 50, jest 500. Za tą pizzę. Tu są gole, one są niestety tylko takie 3, więc ja na ogół zaczynam od 50. Z młodszymi grupami przechodzę później na setki. No i tak się staram, żeby te punkty, żeby ten cel to tak się w maksymalnie 6 tygodni uzbierał. Czyli na przykład od testu dużego do testu dużego, tak? Albo przez jeden unit. Musicie sobie zobaczyć, jak to wam się układa. A jak się zbiera punkty? Ano tak, ja pokażę na całej klasie, na przykładzie całej klasy. W tej klasie akurat bardzo zależało mi na tym, żeby nosili książki, żeby mówili po angielsku.
Robili pracę domową, aczkolwiek u mnie, jak mówiłam, prace domowe są nieobowiązkowe, za to można zdobyć punkty do celu, wszyscy robią. Participating, czyli żeby byli aktywni, secret student, jak widać, żeby pracowali w grupie, żeby pracowali ciężko. Jest jeszcze extra homework, to są w ogóle takie no bardzo trudne prace domowe, muszę powiedzieć. I Reading Challenge, bo mieliśmy akurat Reading Challenge, to był cały taki projekt ogólnoszkolny. I ja go tutaj dopisałam, ponieważ zauważyłam, że dzieci najpierw się pozgłaszały masowo, a potem jak zobaczyły te zadania do tego Reading Challenge, to im witki opadły, bo on był dosyć wymagający. No więc ja im obiecałam, że oprócz tego, że oni tam, bo oczywiście to był konkurs, punkty, nagrody, sława i chwała i tak dalej, to ja im obiecałam, że będą punkciki do naszego tego celu klasowego i sobie nazbieramy szybciej. No i okazało się, że moje grupy wszystkie w Reading Challenge wymiatały. Jak widzicie, nie mam prawie punktów ujemnych. Mam jeden za disrespect i w stosunku do mnie, i w stosunku do uczniów. Co to jest u nas disrespect? Mamy bardzo określone, to znaczy nie, że uczeń nie odwróci się do mnie tyłem, no ale jak mnie brzydko nazwie, no to już bez disrespect. Albo jak usiłuje mnie kopnąć na przykład. Tak? Natomiast reszta jest za zero. Z tym, że no homework w którymś momencie przestaliśmy używać. W momencie, kiedy ja przeszłam na prace domowe opcjonalne, to przestałam tego używać, po prostu zapomniałam skasować. Bo oczywiście wszystko można edytować, widzicie, tu jest edit skills, wszystko można edytować na każdym momencie naszej umowy, tak? Ja czasami dodaję punkty, przyznam się, że na ogół dodatnie. Na przykład dochodzę do wniosku, że za mało mówią po angielsku i mówię, ej, słuchajcie, no to w takim razie zamówienie po angielsku będą punkty w Class Dojo. Super, tak? No i zbieramy punkty. I oczywiście najpierw jest takie próbowanie, ile trzeba mówić po angielsku, żeby pani dała punkt. No ale to też staramy się umówić, tak? Że na przykład mam słabszych uczniów, zresztą to jest takie bardzo naturalne, mam słabszych uczniów, którzy wyduszą z siebie nareszcie to zdanie z klas, takiego classroom language, który wisi dookoła na sali, przeczyta po prostu nareszcie, nie powie teacher toilet please, tylko powie may I go to the toilet, co jest napisane na drzwiach, żadna filozofia, ale niektórym to zabiera. Co jeszcze mogę powiedzieć? A, dlaczego te zera? No dlaczego nie ma minus jeden i tak? Ponieważ ja używam aplikacji, a porzuciłam jeszcze telefon, no super. Ja używam aplikacji, chodzę z telefonem i przyznaję punkty. Czegoś takiego u mnie na lekcji nie ma cały czas rozwieszonego, tylko ja mam otwartą aplikację w telefonie i zarówno punkty pozytywne, jak i ujemne czy negatywne dają dźwięk. W związku z tym oni wiedzą, czy właśnie ich pochwaliłam, ja na ogół wtedy wymieniam imię i za co, bo to są takie hasłowe rzeczy, tak? Czyli mówię tam Tomek participating, nie mówię super, great i tak dalej, tylko informuję ich, za co właśnie zdobyli punkt dla swojej klasy. Ponieważ my w ogóle, znaczy oni oczywiście patrzą, kto ma więcej, kto ma mniej, czasami ktoś jest chory, nie ma w ogóle, tak? Natomiast ja w ogóle nie zwracam na to uwagi, kto ma więcej, kto ma mniej, kto ma zero. Patrzymy tylko na cel. Cel jest zawsze ustalony, zawsze zbieramy do wspólnego. Tak, czyli jak ktoś zbiera na przykład makaron, to jest dokładnie to samo. Tak, zbieramy i super. Chciałam jeszcze powiedzieć o potworkach, no bo teraz te potworki są dosyć dziecinne. Chociaż moja druga gimnazjum powiedziała, że oni bez tego w ogóle nie pojadą. Bez takich potworków to oni nie chcą, ale w settings wchodzimy, robimy edit class, wchodzimy sobie na danego ucznia, tu mam nazwiska, bo tu moi rodzice się zgodzili i mogę sobie wybrać class Dojo Monsters i one wtedy mi się odpalą o wszystkie dostępne potworki, ale jest też wersja starsza, czyli Critters. Poczekamy na Crittersy chwilkę.
które są takimi rysunkowymi, trochę bardziej abstrakcyjnymi zwierzaczkami, o, takimi, ewidentnie dedykowanymi po prostu do starszych uczniów, ale to nie wszystko. Można sobie dograć dowolne obrazki. Ja dograłam kilka typowych, bo w tej klasie akurat niczego nie używałam. Mogę wam powiedzieć, że tu jest mistrz Yoda, jak nie widać, tu jest R2D2, tu jest jakieś dziecko, tu jest jakiś głupi facet z głupim, nie, jakaś pani z głupim wyrazem twarzy i z brokułami na głowie. Tak, czyli jak również można zrobić zdjęcia uczniom i po prostu każdy może mieć swoją buźkę. Nie ma sprawy. Czyli forma klas dojo absolutnie nie jest ograniczona tylko do małych klas. To, z czego ja nie korzystam, to, bo mam małe grupy, to, że tutaj macie, można sobie podliczać obecność, no ale w dobie dzienników to jakby nie jest ważne. Można wybierać kilku uczniów, można wybierać całą klasę, przyznając im punkt i oczywiście każdemu się nalicza wtedy osobno, czyli punktów jest tyle, ile osób w klasie. Można nie korzystać z patyczków, tylko wylosować ucznia, który właśnie w tym momencie będzie odpowiadał, robił cokolwiek i dostanie za to punkcik, albo nie. Albo w ogóle odczepić to. Jest timer w formie countdown i jest też stoper, który nam zliczy czas wykonywania danego zadania. I co tutaj jeszcze jest? I jeszcze gdzieś tu są grupy, z których ja w ogóle nie korzystam, więc teraz już ich nie będę tutaj szukać na siłę. Są te goals, które pokazywałam i jest coś takiego, co się nazywa Big Ideas i w obliczu oceniania kształtującego i o tym, co w ogóle, o czym tutaj opowiadaliśmy, że uczniów należy wzmacniać i tak dalej, tłumaczyć im, że błędy są w porządku, że każdy czasami utknie i nie wie, co dalej zrobić i tak dalej. Są takie filmiki, ja je otworzyłam sobie osobno. Są filmiki, jest kilka głównych tematów w Class Dojo. Growth Mindset to jest właśnie taka budowanie samoświadomości uczniów, że błędy są w porządku, że każdy je popełnia, że to, że zrobiłeś błąd, to nie oznacza, że jesteś jakiś i tak dalej. Perseverance, czyli właśnie o tym, co się dzieje, kiedy człowiek się stara, a mu nie wychodzi i się załamuje. Empathy, taka bardzo fajna seria o uczuciach, krótkich filmików. I najnowsza seria Gratitude, czyli właśnie takie już relacje czysto klasowe i Mindfulness, najnowsza seria filmików. One są w większości chyba z napisami po polsku. Ja czasami je oglądam z uczniami, w ogóle nie stosując klas dojo. Po prostu dyskutujemy. Bardzo je lubię na takich luźnych lekcjach na początku roku, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, co się będzie działo u nas w klasie na przykład i tak dalej. Okej. Jeśli będzie jakaś potrzebna pomoc komukolwiek związana z tym, gdzie tu się loguje, gdzie tu trzeba nacisnąć i tak dalej, polecam grupę facebookową Class Dojo Polska, gdzie dziewczyny są super pozytywne, bardzo pomocne. Polecam siebie oczywiście, można mnie łapać, pytać i na Facebooka i tutaj można mnie łapać za rękaw i kazać sobie wszystko pokazać, ale no nie mamy czasu. Jeśli chodzi o moje 5 wskazówek do tego, żeby w ogóle zarządzać klasą w którykolwiek ze sposobów, które ja wam pokazałam, albo w którykolwiek inny, to po pierwsze daj sobie czas. Ja nigdy nie wprowadzam zadań, narzędzi klas managementowych od 1 września. Najpierw patrzę na tą klasę, patrzę, co się dzieje,
wprowadzam te zadania, te działania po jednym, zaczynam ich witać w progu, na ogół od tego zaczynam. No a potem patrzymy, gdzie to nas zaprowadzi, jaka to jest w ogóle grupa. Może ja w ogóle nie potrzebuję ich zachęcać do współpracy, bo oni już będą współpracować. Może wręcz przeciwnie, zaproponowanie im klas dojo po prostu wprowadzi mnie na manowce posiadania minus 100 punktów. To też jest bez sensu, prawda? Ja traktuję klas dojo i w ogóle akurat klas dojo tutaj, o tym myślałam, ale oczywiście każdy z nas ma jakiś kontrakt klasowy. Rozmawiamy o tym, co się będzie działo, jakie zachowania są niepożądane, co byśmy chcieli osiągnąć wspólnie. Ja wprowadzając klas dojo na ogół po 2-3 tygodniach robię poprawki po prostu do kontraktu klasowego. Najpierw się umówiliśmy, wiecie, tak standardowo, nie krzyczymy, nie kopiemy kolegi, a przepraszam, nie wolno. Zachowujemy się w stosunku do siebie koleżeńsko, tak? Kochamy się wzajemnie, słuchamy pani i tak dalej. Ale wprowadzając klas dojo, rozmawiamy o tym, jak myślicie, co wam pomoże, żebyście pracowali lepiej. I oni naprawdę potrafią tacy być surowi w stosunku do siebie, że ja czasami odmawiam zapisania punktów w Needs Work, bo oni nagle zaczynają po prostu, no najchętniej to by tam siebie do ławek poprzywiązywali i zakneblowali wszyscy, okazuje się. Tak? Albo bardzo fajnie pokazują, które zachowania im przeszkadzają. I w jednej z grup mieliśmy, że nie wolno robić, ponieważ dwóch chłopców z autyzmem bardzo źle to znosiło i zaczynali się tam miotać przy ławce. No więc oczywiście to wpisaliśmy, że nikt nie może takiego dźwięku wykonywać. Weź z narzędzi klas managementowych to, czego potrzebujesz. Potrzebujesz klas dojo? Bierz klas dojo. Nie potrzebujesz, wystarczą ci patyczki? Super, weź patyczki. Wystarczy witanie w klasie albo twoja naturalna charyzma? Fantastycznie. Masz lepiej niż ja. Zasady są po to, żeby je zmieniać. Cokolwiek wpiszemy w kontrakcie, cokolwiek ustalimy z naszymi uczniami, możemy to doustalić, możemy to wyrzucić, możemy to zmienić. Tak? Wszyscy mamy się zgodzić na pewien zbiór zasad po to, żeby wydarzyło się to wszystko, o czym opowiadamy tu od 3 dni. Żeby było kreatywnie, fantastycznie, żebyśmy się świetnie czuli, dobrze bawili, żebyśmy się uczyli. Tak? To wszyscy musimy się na pewien kontrakt zgodzić, ale nie musimy się na niego zgodzić na wieki. Przecież mogliśmy wymyślić masę rzeczy źle. Ja je mogłam źle wymyślić, mogłam źle ocenić swoich uczniów na pierwszy rzut oka. Oni mogli ocenić źle mnie, no więc trzeba to zmienić. I ostatnie, plusy dodatnie są ważniejsze niż ujemne. Jeśli decydujecie się na klas dojo, wpiszcie w Needs Work tak mało, jak się da. Dodać zawsze można. Ująć, jeśli chodzi o negatywy, czasami jest trudno. Kiedy zbieramy do gola, zapomniałam o tym powiedzieć. Oczywiście wagę punktów też można zmieniać tam. Czyli to nie musi być minus 1, może być minus 4, jeśli jakieś zachowanie jest szczególnie niepożądane. No więc ważne jest, żeby mieć dużo pozytywów, mało negatywów. Mam klasy, w których mam 1-0 na przykład i super. Pozbieramy na pizzę, nikomu niepotrzebne żadne negatywy, bo wszyscy fantastycznie współpracują. No więc ja jestem ciekawa, co tam się wydarzyło w tym, w Answer Garden. Mam nadzieję, że coś się wydarzyło jednak. Jak myślicie? Ktoś tam coś wpisał? No zobaczymy. Teraz czy ja to umiem odpalić? Czy się odpali?
poczekamy. Widzicie, bardzo fajne narzędzie, jeśli chodzi o robienie ankiet na przykład, ponieważ nie tylko teraz te osoby, które nie napisały tam nic, mogą również doklikać to, co im się podobało. Niezbędny survival, unpleasant duty. No ale wyzwanie i przyjemność, bardzo mnie to cieszy. Dla mnie to też jest przyjemność. Dla mnie to jest wspólna przygoda. Ja mam poczucie, że ja wchodzę z moimi uczniami po prostu na taką ścieżkę pełną wyzwań. I że my tam przejdziemy razem i dojdziemy gdzie trzeba i wszystko się dobrze skończy. Dla nas wszystkich, nie tylko dla mnie. Dla mnie to jest też uważność. Ja osobiście jestem, jak widzicie, może ktoś to dostrzegł, że jestem lekko chaotyczna i bałaganiara. No więc jestem. Potrafię przegapić ważne rzeczy. Więc dla mnie class management to jest tak naprawdę niezbędny survival. Faktycznie do tego, żeby nikogo nie zostawić z boku, żeby nikogo nie przegapić. Jego potrzeb, jego problemów, jego w ogóle. Jest to dla mnie budowanie drużyny. Ja również bawię się gamifikacją i robię im tam różne scenariusze, gdzie my będziemy dochodzili, kim my w ogóle jesteśmy. Do tego mogą służyć zmieniane awatarki w Class Dojo. Na przykład możemy sobie wybrać drużynę pierścienia. No i heja na Mordor, nie? Współodpowiedzialność. Moi uczniowie ze mną tworzą atmosferę w klasie. Ze mną tworzą również całą historię tego, co się w klasie dzieje, prawda? Ile zdążymy zrobić zadań na planie dnia, zależy nie tylko ode mnie, ale przede wszystkim od nich. Notabene na ogół 5-6 mi się udaje zrealizować, więc Kuba był bardzo hojny. No i świetna zabawa, ponieważ ja tak samo jak oni czekam na osiągnięcie tego celu. Ja tak samo jak oni cieszę się, że przyznałam komuś, że Secret Student, a bo oczywiście byle jak opowiedziałam, no to nie dopowiedziałam. Secret Student zbiera punkty tylko wtedy, jeśli jest super. Jeśli nie było super, co się zdarza? Mówię sorry, no points today. Nie mówię kto to był. I nie robię żadnych komentarzy więcej. Oczywiście oni tam szepczą w kuluarach, kto to mógł być, a może Krzysio, a może dzisiaj Ula spała, nie? Ale ode mnie takiej informacji nie wyciągną, natomiast jeśli ktoś zdobył, bijemy brawo, przyznaję punkty wtedy z fanfarami, super, rewelacyjnie, zobaczcie, Secret Student, ile nam punktów nabił, tak? Jak mam grupę 12 osób, cel 50, no to jesteśmy prawie w połowie drogi, tak? Czy tam w jednej trzeciej. No w ogóle fantastycznie. Więc oni to widzą. Oni też to widzą, że ja wyrażam autentyczną radość z tego, że się udało, tak? I myślę, że dzięki temu ja zostałam nadal wełnistą owieczką. Oni sobą zarządzają. I przy okazji wszyscy się uczymy. Czyli no rewelacja. To było wszystko ode mnie. Ja już nie wrócę do tej prezentacji. To było wszystko ode mnie. Dziękuję wam bardzo. Wam to będzie super. Czuję się jakaś tam spocona. Piękny debiut, prawda? I co jest tam? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.